Ci złoczyńcy nie boją się krwi. Witajcie w WatchMojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 najbrutalniejszych złoczyńców DC. Każdego tygodnia publikujemy dla Was nowe filmy. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Na tej liście przyjrzymy się złoczyńcom z komiksów DC, którzy wręcz kochają nadmierną przemoc. Wielu złoczyńców wywołuje chaos przez różne intrygi i spiski, jednak te zbiery nie boją się pobrudzić sobie rąk. Numer 10. Killer Croc. Waylon Jones to źle rozumiane stworzenie. Mimo potwornego wyglądu jest człowiekiem o rysach krokodyla, a nie odwrotnie. Społeczeństwo odrzuciło Waylona. Śmiało można powiedzieć, że to świat, który go nie zaakceptował, przekształcił go w zbrodniarza, jakim jest dzisiaj. Tak czy inaczej, Waylon Jones wykorzystuje swoją ogromną siłę i cechy mięsożernego gada, by rozrywać swoich przeciwników. Przez wiele lat był przedstawiany niedbale, jego inteligencja i dzikość były na różnych poziomach. Po tym jak został zainfekowany wirusem, stał się jeszcze bardziej zwierzęcy i kanibalistyczny. A pozostając jeszcze chwilą w temacie kanibali, jest jeszcze jedna postać, której powinniśmy się obawiać. Podobnie szalony jak Croc, King Shark. Numer 9. Black Adam. Ilekroć postać jest władcą suwerennego narodu, ich status bohatera lub złoczyńcy się komplikuje. Black Adam to zagorzały przeciwnik Shazama i posiada podobny zestaw mocy. Przez lata walczył z bohaterami uniwersum DC, a także z jego złoczyńcami. Jest władcą Kandaku, to też jego stanowisko często zależy od interesów jego ludu. Jasne, doceniamy złożoność charakteru i moralności tej postaci, jednak jego historia skrajnej przemocy daje mu status czarnego charakteru w komiksach. Black Adam to egoistyczny wojownik, który lubi walkę, ma paskudny zwyczaj rozrywania swoich przeciwników lub rozwalania ich czaszek. Używa ekstremalnej i nieuzasadnionej przemocy bez wahania lub wyrzutów sumienia. Numer 8. Darkseid. Ten tyran i zdobywca światów dysponuje legionem sługusów, którzy odwalą za niego brudną robotę. Wykorzystując swoje moce i wpływy, zabił więcej ludzi niż mógł sobie wymarzyć jakikolwiek ziemski złoczyńca. Gdy angażuje się sam bezpośrednio w walkę, robi się naprawdę ciężko. Bohaterowie uniwersum DC zawsze chcą mu przeszkodzić w podboju świata, a ten tylko na to czeka, by pokazać im, co spotka tych, którzy zadrą z bóstwem. Wystarczy jeden strzał promieniem Omega, by uśmiercić zwykłego przeciwnika. Z nim trzeba się liczyć, co udowodnił niejednokrotnie podczas brutalnych walk z członkami Ligi Sprawiedliwości oraz ich sojusznikami. Numer 7. Deathstroke. Nie dostaniemy etykiety Terminator, rozwiązując swoje problemy słowami. Slade Wilson jest najemnikiem, zabójcą i prawdopodobnie najskuteczniejszym cynglem w uniwersum DC. Program superżołnierza zwiększył jego siłę, wytrzymałość, refleks, zwinność, a także inteligencję. Wzmocnił również jego zmysły, dał czynnik leczniczy i spowolnił proces starzenia się. Rzecz w tym, że jeszcze przed całym tym ulepszeniem był już mistrzem pojedynku. Bezwzględny i skuteczny Deathstroke może wyciąć grupę przeciwników bez mrugnięcia okiem. Działając bez wyrzutów sumienia i prostolinijnie, Deathstroke to po prostu solidna maszyna do zabijania. Numer 6. Doomsday. Brutalni złoczyńcy torują sobie drogę do celu na różne sposoby, ale Doomsday to rzadki okaz, który wydaje się istnieć tylko po to, by niszczyć. Nie jest postacią, która byłaby zainteresowana pieniędzmi lub dominacją nad światem. Preferuje przemoc czystą i prostą. Jego najpopularniejszą historią pochodzenia jest ta, gdy został stworzony, aby stać się ostateczną formą życia. W tym celu był wielokrotnie uśmiercany tylko po to, by być silniejszym i zdolniejszym do przetrwania. Technika, przy której sugerowano się powiedzeniem, przetrwają najsilniejsi. W związku z tym, wszystko co Doomsday ma do zaoferowania to jedynie ból i przemoc, którym raczy każdego, kogo spotka na swojej drodze. Numer 5. Bane. Ten gigant to jeden z najpotężniejszych fizycznie wrogów, z jakimi Batman miał kiedykolwiek do czynienia. Chociaż w komiksach DC nie brakuje groźnych wielkoludów, Bane wyróżnia się nie tylko fizycznie, ale jest również mistrzem taktyki. Napędzany jadem, bardzo silnym sterydem, Bane jest w stanie rozłupać nam kości. Niezaprzeczalnie jego najsłynniejszym aktem przemocy było dosłowne połamanie pleców Bruce'a Wayne'a. Spędziwszy dzieciństwo w jednym z najbardziej niebezpiecznych więzień na świecie, Bane wychowywał się na przemocy. I to widać. Jeśli jest w stanie fizycznie powalić Killer Croca, to zdecydowanie nie ma z nim żartów. Numer 4. Ares.
szalony bóg wojny, więc przemoc to w zasadzie jego drugie imię. Przez tysiące lat wspierał, pomagał organizować i rozkoszował się aktami przemocy na wielką skalę między frakcjami ludzkości. Jednak Ares nie jest jedynie dyrygentem chaosu. Lubi wchodzić w głąb wojny, zwilżając swój miecz lub topór krwią na polu bitwy. Jednym z jego ulubionych przeciwników do krzyżowania mieczy jest nie kto inny jak Wonder Woman, z którą wielokrotnie toczył brutalną rozgrywkę. Jego dążenie do napędzania wojny powoduje, że ciężko wybrać jego najbrutalniejszy czyn, który pomógłby mu osiągnąć swoje cele. Numer 3. Wiktor Zsasz. Seryjni mordercy to zazwyczaj jednostki brutalne z natury. Nihilista, którego filozoficzne podejście mrozi krew w żyłach. Zsasz zabija swoje ofiary, aby uwolnić je od ciężaru, jakim jest życie. Większość rzeczy może być dla niego bez znaczenia, ale widać, że czerpie wielką przyjemność ze swojej pracy. Za każde życie, które odbiera, Zsasz zadaje sobie bliznę, czyniąc swoje ciało świątynią zbrodni. Wykwalifikowany w walce wręcz, Zsasz radzi sobie najlepiej, gdy jest uzbrojony w ostrza, których używa z zabójczą dokładnością. Był wielokrotnie uwięziony, ale nie interesuje go leczenie ani resocjalizacja. On żyje, by zabijać. Numer 2. Profesor Pig. Ten psychopata to stosunkowo nowy dodatek do galerii Łotw Batmana, ale w swojej krótkiej historii całkiem sporo namieszał. Profesor Pig zadebiutował w 666 numerze Detective Comics w 2007 roku. Obłąkany doktor stał się szaleńcem przez własne mikstury i teraz praktykuje swoje rzemiosło na niechętnych obywatelach Gotham. Wykonuje operacje zamieniające ludzi w jego sługusów, znanych jako Dolotrons. Oczywiście kocha też zabijać. Jego swoboda w posługiwaniu się skalpelem widocznie przekłada się na swobodę w posługiwaniu się nożem. Wygląda na to, że kieruje się pragnieniem osiągnięcia doskonałości u innych, ale ta wizja jest wyraźnie wypaczona. Szybko stał się jednym z najbardziej sadystycznych i najbrutalniejszych złoczyńców Batmana. Numer 1. Joker. W rzeczy samej, pomimo naprawdę ostrej konkurencji, ostatecznie musieliśmy przekazać koronę księciu zbrodni. Chociaż nie stroni od głupkowatych zachowań i dziwacznych sztuczek, jego błazeńskie sposoby służą tylko do ubarwienia jego pokręconych aktów przemocy. Ten gość pobił drugiego Robina łomem na śmierć, śmiejąc się, gdy to robił. Kiedyś obdarł człowieka żywcem ze skóry. Nie zapominajmy, co zrobił Barbarze Gordon i jej ojcu. Najbardziej ikoniczny antagonista DC Universe. Komiksy superbohaterskie pełne są brutalnych, bezwzględnych przestępców, ale niewielu z nich zadaje ból i cierpienie z taką radością jak Joker. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.